Dzisiaj omawiać będę książkę pradziadka Remigiusza Mroza, który w dobie nie tylko przedkomputerowej, ale przed maszynopisowej napisał kilkaset powieści, był redaktorem wielu czasopism, był artystą, zajmował się też malarstwem, szkicowaniem, polityką, był działaczem społecznym, jakby można wymieniać, był zwany też Napoleonem literatury. Nie chodzi o to, że musiał wyjechać z Rosji. Mowa oczywiście o Józefie Ignacym Kraszewskim i ja miałem z nim zawsze taki problem, że onieśmielała mnie ta jego właśnie, onieśmielał mnie jego dorobek i ta ogromna półka w bibliotece z tymi płóciennymi oprawami, ze skromną grafiką. Stwierdziłem niedawno, że spróbuję się z nim bliżej zapoznać. I dzisiaj omówię pierwsze efekty, pierwsze wrażenia. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Zasasów to przyjemna książka. Powiedziałbym, że to taka fabularyzowana historia, którą uczniowie mogą sobie wykorzystywać jako takie unaocznienie, czy możliwość wczucia się w daną epokę, właśnie tutaj epokę saską, kiedy Kraszewski kreśli taką panoramę, szeroką dosyć panoramę epoki w Królestwie Polskim i w Saksonii. No i dostajemy jakby ciekawy obraz pokazujący równy rozkład draństwa między dwoma obozami, bo wówczas wybrano niby legalnie Contiego, ale w zasadzie to Sasa, Augusta Mocnego. I co właśnie zwróciło moją uwagę, to draństwo w dwóch obozach, nie? Czyli to sprzedajność, lawiranctwo, kunktatorstwo. Każda strona dostaje z liścia i jedynym sprawiedliwym jest szeryf Karol XII, który wjeżdża z góry, wywraca szachownicę i jest, niby przez chwilę mamy odwrócony porządek, jest ktoś kto przywraca ten ład. No ale jakie to jest przywrócenie ładu, kiedy w końcu Karol i tak umiera, wchodzi Sas, wraca na arenę i ogłasza, że teraz wracają z powrotem moje porządki, czyli czytaj nieporządki. Czyli mamy tutaj kino europejskie, nie Hollywood, no bo mamy smutne jednak zakończenie. Akcja książki toczy się przed objęciem tronu i przez Sasa i biegnie właśnie na złamanie karku aż do jego powrotu, gdzie on zapowiada jakby powrót tych jego porządków. Jest tam parę twistów, tak jak w historii prawdziwej. Całość opowiada nam rzutki kupiec z Drezna, który ma serbsko czy łużyckie korzenie. Uczy się poprzez matkę właśnie, uczy się języka słowiańskiego, swojego pradawnego języka. Po to, Kraszewski potrzebuje tę postać po to, by jemu łatwiej było wejść w świat korony, świat Rzeczpospolitej. No i on tutaj jest niejako nadzieją na to, że gdyby ta Unia była prawdziwie dobrze skonstruowana, to moglibyśmy połączyć właśnie te cnoty, tę jego pracowitość, przedsiębiorczość, obrotność z tą polską fantazją, ale jednak ta akcja toczy się trochę w inny sposób i życie kupca niestety zostawiamy go w pewnym zawieszeniu i kupiec stwierdza, ok, jakby jego ojciec umiera, on przejmuje schedę po nim i stwierdza, teraz Sas zajmuje tron Polski, no to ja może pojadę do Warszawy, do Krakowa, rozejrzę się tam, będę miał możliwość wejść w nową przestrzeń, będzie przestrzeń właśnie do handlu, do rozwijania biznesu. Przyjeżdża, rozgląda się. No i stwierdza, że to może chociaż sobie żonę znajdę. Znalazł kandydatkę na żonę, ale weszła też w międzyczasie w jego życie mocno, brutalnie polityka. Po porażce Karola XII August wraca na tron i Kraszewski tak opisuje sytuację. Tak się rozpoczęło owo powtórne panowanie Augusta II, które było niczym innym, tylko walką ciągłą z zasadniczymi prawami Rzeczpospolitej. Wymijano je, nie śmiejąc złamać. Łamano, ilekroć upozorować się to dało. A ostatecznie synowi pozostawił król w spuściźnie najstraszniejszą anarchię, coś na kształt domu, w którym stary, naruszywszy porządek, nowego zaprowadzić nie umiano. I
Kraszewski jakby tutaj mówi wprost, czy nie wprost, że wszelkie egzaltowane starcie radykalizmów prowadzi nie do tego, że zniwelujemy naszego oponenta, tylko że my tracimy jako całość, obie strony na tym tracą, że niestety w polskiej historii kompromis ma kiepski PR i to jest nasza największa, moim zdaniem, tragedia. Również i dzisiaj warto się zastanowić, czy różnica zdań powoduje, że jesteśmy wrogami ostatecznymi i tę drugą stronę trzeba zniszczyć, czy może czas najwyższy, żeby się zastanowić i zacząć uczyć się żyć w kompromisie, z kompromisem. Dlatego polecam bardzo serdecznie lekturę tej książki. Myślę, że trzeba, znaczy na własnym doświadczeniu powiem, że przełammy tę nieśmiałość, podejdźmy do tej półki w bibliotece, na której Kraszewski stoi sam. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobał. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć.